Dzień dobry, witajcie. Teraz w naszym następnym spotkaniu montażowym z Shotcutem zajmiemy się kwestią dźwięku. Otwieram sobie znowu program. Trochę to zajmuje, w zależności od komputerów, przypuszczam. Recent projects, ostatnie projekty, dwa razy klikam i zaraz mi się tutaj zaimportuje wszystko to, na czym zakończyliśmy. No dobrze, no więc teraz jest kwestia pracy z dźwiękiem i co ja mogę sobie zrobić i co ja mogę z tym dźwiękiem tutaj, w jaki sposób mogę tym dźwiękiem wzbogacić mój film. Chciałbym, żeby przez całą jego trwania była muzyka, żeby był w tle, można było usłyszeć delikatny podkład muzyczny. Jest taki utwór, który mi bardzo pasował, ja go sobie pobrałem. Jest to utwór, który znalazłem na stronie Free Music Archive. Org. To jest strona, którą polecam. Możecie znaleźć tam utwory dostępne na licencji Creative Commons i niektóre z nich, niektóre, bo to też zależy od celu, ale też zależy od rodzaju licencji przede wszystkim, są dostępne w wersji darmowej i jak najbardziej legalnej do wykorzystania w waszych filmach. W związku z czym zachęcam, żeby sobie tę bazę przejrzeć. Na razie temat zostawiam. Ściągnąłem sobie ten utwór, który się nazywa David Sestaj. Przypuszczam, bo to chyba węgierski jest wykonawca. The Little Z. I chcę go wykorzystać w moim filmie. No dobrze, w jaki sposób to zrobić? No tak samo jak z wideo, muszę najpierw zaimportować i przerzucić do programu montażowego, żebym mógł następnie dodać na osi czasu. Robię w taki sam sposób, jaki robiłem z częściami związanymi z klipami wideo, czyli wybieram listę odtwarzania, mam listę odtwarzania, teraz otwieram sobie folder, w którym mam moją ścieżkę dźwiękową i na zasadzie przeciągnięcia, lewy przycisk przyciągam i dodaję do tego zbioru klipów, które będę wykorzystywał. Będę chciał sięgnąć po jeszcze jeden efekt dźwiękowy, który też również wcześniej sobie pobrałem. Nazywa się Car Crash Sound, czyli dźwięk wypadku samochodowego i jego również przeciągam i dodaję do listy odtwarzania. No dobrze, mamy teraz te dodane na samym dole, widzicie, pod pozycją numer 7 i 8, mamy opisane co, jak, ile to trwa, jak to, co to jest w ogóle i w tym momencie możemy również ten klip, w sensie te pliki muzyczne tutaj wykorzystać w naszym filmie. Chciałbym zacząć od podkładu muzycznego i chciałbym, żeby trwał przez cały okres, przez cały czas naszego filmu, w związku z czym muszę również go dodać do naszej osi czasu. Ale jaki sposób dodać? Mianowicie tutaj mamy jedną ścieżkę, widzicie, ona jest oznaczona jako V1. Jest to ścieżka zarezerwowana dla wideo, znaczy domyślnie, tak? Nie tylko to jest wideo, bo wiadomo, że również mamy tutaj wypowiedzi związane z jazdą, czy też inne po prostu nagrane dźwięki, ale generalnie mamy jedną ścieżkę. Jeżeli ja chcę teraz dodać, żeby była również ścieżka muzyczna, to muszę zrobić miejsce, jak gdyby, tak? Zasugerować programowi, że ja będę coś dodawał jeszcze więcej. W jaki sposób zrobić? Zobaczcie, tutaj pod tym V1 naciskam, klikam prawym przyciskiem myszy i wyskakują mi różnego rodzaju możliwości. Jedną z podstawowych u samej góry jest Track Operations, czyli operacje na ścieżkach i kiedy najeżdżam, to rozsuwane menu pokazuje mi, że jest Dodaj ścieżkę audio. Dodaj ścieżkę audio, odpowiedni skrót, też Ctrl plus U. I ja mogę tutaj zaproponować, że będzie jeszcze ścieżka audio. Wybieram, klikam lewym przyciskiem myszy i zobaczcie, pojawia mi się jeszcze pod spodem coś, co się nazywa A1. Ja mogę sobie zmieniać nazwę tego, nie jest to specjalnie istotne. I takich ścieżek możemy tutaj dodawać następne. Możemy tak samo dodać ścieżkę wideo, jeżeli chcemy, żeby były jakieś dwa obrazy, tak? Czyli tak zwane przebitki, żeby były na tym, na przykład na tej wypowiedzi długiej, kiedy jadę i mówię, to wtedy mogę coś zdynamizować przebitkami. Na razie zostawiam to, chciałbym po prostu, żeby pojawiła się ścieżka dodatkowa audio. No i teraz w tym momencie mogę przeciągnąć i dodać tutaj ten plik muzyczny, żeby się pojawił na mojej ścieżce audio. Tak? Po prostu przytrzymałem, przeciągnąłem i jest również w tym momencie dodany. Zobaczmy, jak to będzie wszystko razem wyglądało. Myślę o ruchu drogowym w Polsce. Myślę, że jest coraz lepiej. Pamiętam, jak jeszcze parę lat temu.
Okej. Jest fajnie, jest muzyka, jest wypowiedź. Co jest mniej fajne? Mniej fajne jest to, że muzyka jest w stosunku do samej wypowiedzi jest zbyt głośna. Wszyscy kierowcy samochodów. Co powoduje, że słowa są praktycznie trudno słyszalne albo jeszcze bardziej niezrozumiałe. Mogę z tym popracować i mogę, wręcz muszę, w jakiś sposób zmienić to natężenie dźwięku, tak, żeby muzyka była trochę ciszej względem samej wypowiedzi. Jak to zrobić? Ano, znowu poprzez zastosowanie kwestii filtrów. Zaznaczam sobie ścieżkę dźwiękową, tak, czy zaznaczam sobie cały ten podkład muzyczny, który tutaj mam w tym momencie dodany. Wybieram filtry i wybieram plusik. I teraz, tak jak wcześniej buszowaliśmy w filtrach wideo, tak, teraz musimy się przenieść na dźwięk. I w związku z czym możemy zobaczyć, jakie filtry, jakie rzeczy możemy dodać do dźwięku. Jest ich znowu bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, jednym z nich jest samo wyciszenie, wycisz audio, nie wiem szczerze mówiąc, jaka jest między nimi różnica, podgłośnie i tak wiele, wiele różnych, inny kompresor i inne rzeczy. To, co jest dla mnie istotne, to ja chciałbym zastosować gain volume, czyli żeby można było określić, jaki jest głośność całego klipu. No dobrze, i teraz ja mógłbym sobie, po prostu dodałem sobie ten filtr, zobaczcie, tutaj w dźwiękach, jeśli chodzi o ten klip dźwiękowy, zaznaczony ciągle w czerwonej ramce, mam dodany gain volume, tak, czyli gain volume, czyli mogę natężeniem dźwięku się pobawić. Zobaczcie, przesuwam sobie tym suwaczkiem i teraz mniej coś, całość będzie wyglądała tak. Się denerwowaliśmy, że w korku... Okej. Prawie minus 46 dB oznacza, że zupełnie tej muzyki nie słyszymy. Ale co jakby było, gdybyśmy zostawili na, powiedzmy, minus 15 dB? Lady, motory, skutery przejeżdżają bokiem. Całkiem przyjemnie, tak? W tym momencie muzyka już nie przeszkadza, ale jest jak gdyby takim ładnym, neutralnym tłem. Jeśli zobaczymy sobie na sam początek, tutaj mamy wypowiedź, tak? Ja ciągle przesuwam ten kursor i w tym momencie... Mogę od samego początku zobaczyć, jak to wszystko będzie się zaczynało. Co myślę o ruchu drogowym w Polsce? Fajne, jest takie wejście, jest ładne wejście, już z rozjaśnienia, jest moja wypowiedź. Ale mogę zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie mogę, tutaj zobaczcie, jak najadę na ścieżkę dźwiękową, pojawia mi się taka pulsująca kropeczka. Ta pulsująca kropeczka jest niczym innym, jak tym samym rozjaśnieniem, co u góry rozjaśnienie dla wideo, takim samym delikatnym wprowadzeniem do tego, w jaki sposób ta muzyka ma się zaczynać, żeby ona nie zaczynała się tak na ostro, tylko żeby się zaczynała trochę od ciszy poprzez pogłośnienie. Zobaczmy, jak teraz to będzie wyglądało i brzmiało. Co myślę o ruchu drogowym w Polsce? Bardziej miękko się zaczyna. Oczywiście możemy sobie znowu tego fejda, to wprowadzenie możemy sobie regulować. Jeżeli będzie im dalej, to będzie bardzo powoli ta głośność narastała. A jeżeli on będzie coś bardziej dynamicznego, chcemy, no to w tym momencie ona będzie mniej więcej gdzieś tutaj, tak to się będzie prezentowało. No dobrze, teraz jeżeli chodzi o wypowiedź i podkład muzyczny, to w zasadzie wszystko... Myślę, że jest coraz lepiej. Jest w porządku. To już zależy od Waszych indywidualnych preferencji, na ile tam, czy to będzie rzeczywiście to minus 15 decybeli, czy więcej, to w jaki sposób określicie, to już zależy od Was. Ale jest pewien problem, mianowicie teraz, kiedy chcę, co chcę dalej zrobić? Dalej chcę pokazać już, że ten człowiek jedzie i wszystkie dźwięki są mi jakoś niepotrzebne. Tutaj ciągle mam jeszcze szum samochodu, tam jakaś wypowiedź w ogóle pada, tutaj są jakieś tam łączenia, jakieś dodatkowe dźwięki, ja nie chcę ich mieć. Oczywiście to zależy, one niespecjalnie tutaj przeszkadzają, nie są specjalnie bardzo uciążliwe i można zostawić jako tak zwane atmosfery, które no, będą pokazywały, że rzeczywiście tam jest coś w tym dźwięku się dzieje, ale na razie specjalnie dla celów, żeby pokazać, jakie są inne możliwości i też samego programu, zobaczmy, czy możemy je wyciszyć. Możemy. Zaznaczamy odpowiedni klip i znowu poprzez strzałeczkę w filtrach, czyli znowu musimy dodawać filtry. Wszystkie operacje na plikach tutaj będziemy musieli działać poprzez filtry. W związku z czym klikam na przycisk filtry, w zaznaczonym klipie, w tym, który mamy 8 pasażera Nostromo, psa w bagażniku, dodaję plusik i w dźwięku wybieram
To, co mnie interesuje, i na przykład już wcześniej zobaczyliśmy, że jest kwestia wycisz. Wybieram wycisz i w tym momencie zobaczmy. Można było przyjąć. Nie ma zupełnie żadnego szumu związanego z jazdą samochodem. Jest tylko i wyłącznie podkład muzyczny. Jak gdyby widzicie, ten filtr nie ma dodatkowych opcji, bo nie ma możliwości wycisz bardziej, wycisz mniej. Oczywiście ten sam efekt możemy uzyskać, jeżeli na przykład dodamy w tym volume, gain, volume i zmniejszymy natężenie największy możliwy sposób, to wtedy osiągniemy ten sam efekt, ale jak gdyby nie ma to tutaj większego znaczenia. No dobrze, i teraz chcę, żeby tak samo w wszystkich klipach był dźwięk wyciszony, w związku z czym zaznaczam sobie kolejne klipy i dodaję ten sam efekt, tak? Wybieram dźwięk, mogę też wybrać z favorite, ale dodaję w tym momencie wyciszenie. Tak samo robię też również z następnym. Dodaję wyciszenie. I również w ostatnim też chcę, żeby było to dodane wyciszenie. Dobrze, mamy teraz już wszystkie klipy wyciszone i zobaczmy, jak teraz wygląda nasza całość. Specjalnie robiąc miejsce, żeby tymi małymi pojazdami można było przyjechać. Jest wypowiedź, ona się kończy, jest muzyka, jazda i tak dalej. Ale teraz zastanawiam się, że o ile na początku naszym utworze to natężenie muzyki i dźwięków, w sensie wypowiedzi słownej, było w porządku, tak nie wiem, czy dalej, w następnej części nie jest już muzyka po prostu zbyt głośna. Sprawdźmy. Myślę, że jest coraz lepiej. Pamiętam, jak jeszcze parę lat temu wszyscy kierowcy samochodów się denerwowaliśmy, że w korku jednoślady, motory, skutery przejeżdżają bokiem. Nie nawykli do poruszania się takimi pojazdami, a obecnie, przynajmniej w Warszawie, nikt, a przynajmniej większość, nie jest z tym zdziwiona. Widzę, że coraz więcej. Tak, tu jest ten moment, zobaczcie, kiedy zaczynają się instrumenty perkusyjne. Tutaj zaczyna się robić w tym momencie troszeczkę zbyt głośno. No a więc jakie mamy możliwości? Mamy możliwości takie, żeby jednak wszystko całe jednak przyciszyć. No to spróbujmy. Powiedzmy, że zmniejszymy w takim razie do minus 18. Jak będzie w tym miejscu na początku? Coraz lepiej. Pamiętam, cicho, jak jeszcze parę... ale jeszcze znośnie. Jak będzie w trakcie... Podziwiona, widzę, że coraz więcej kierowców zjeżdża na bok, specjalnie robiąc miejsce, żeby... Jest w porządku, powiedzmy, ale jest jeszcze jeden sposób. Słuchajcie, mogę sobie na zasadzie regulacji tego, jak ten poziom dźwięku powinien przebiegać, mogę go regulować w trakcie trwania całego klipu muzycznego. I do tego właśnie służą tak zwane keyframes, czyli takie kluczowe punkty, w których dany efekt, dany filtr ma się wzmacniać, osłabiać, w którym ma zanikać, pojawiać się. I te keyframes w zasadzie są przynależne do większości z filtrów, również do wideo. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby obraz był rozmazany w pewnym momencie, to możemy też również wykorzystać to keyframes, żeby pokazać, że w tej części jeszcze obraz jest całkowicie przezroczysty, w sensie, że widoczny, a do tego momentu powinno się wzmacniać rozmazanie. Tak samo jest również z naszym natężeniem dźwięku. Zobaczmy, ja w tym momencie, kiedy wejdą instrumenty, tutaj może zostawię sobie jednak tyle, ile miałem, czyli to minus 15, minus 16 w zasadzie tam było, tak? Jakoś tak niecałe minus 16. Powiedzmy tak. I chcę, żeby znaleźć ten moment, w którym wchodzą instrumenty perkusyjne, kiedy jak gdyby natężenie całego utworu wzrasta. Zdziwiona, widzę, że... Tutaj się mniej więcej to będzie zaczynało. I chciałbym dodać tutaj punkt, w którym jednak obniżę trochę dźwięk, obniżę to natężenie. Zobaczcie, dodaję sobie przycisk, który jest dokładnie w tym miejscu. Jak to do tego zrobić? No jestem w filtrach, jestem w dźwięku, no i teraz muszę tutaj dodać sobie w tym momencie ten punkt keyframe. Zobaczcie, naciskam i teraz w samym klipie pojawił mi się tutaj taki kwadracik. Ale co jest najważniejsze? Automatycznie program przeniósł mnie z osi czasu na zakładkę keyframes. Na czym to wygląda? Zobaczcie, kiedy kliknę tutaj oś czasu, to widzę cały mój ułożony do tej pory film,
A kiedy dodałem ten pierwszy keyframe, czyli ten pierwszy punkt kluczowy, to przeszedłem do takiego układu związanego z tylko i wyłącznie z pracą na tych punktach kluczowych. I zobaczcie, że teraz pracuję na tych keyframes i to jest, pracuję tylko na utworze, na samym utworze muzycznym. Nie na całym filmie, ale na tym, co dodałem jako podkład, jako dźwiękowy, który będzie ilustrował cały film. Ja mogę sobie mój keyframe, czyli ten punkcik, mogę sobie go przesuwać w prawo, w lewo, w zależności od tego, żeby wyregulować moment, w którym chcę, żeby to natężenie dźwięku było mniejsze lub większe. No i co teraz? Na czym to polega? Że ja mogę w następnym momencie znaleźć, to jest ostatni, powiedzmy, ostatni punkt, w którym to natężenie ustawione na minus 16 mniej więcej decybeli jest w porządku. Posłuchajmy. Przynajmniej większość nie jest z tym zdziwiona. Widzę, że coraz więcej kierowców w Warszawie nikt. Przynajmniej większość nie jest z tym zdziwiona. Widzę, że coraz. Tutaj zacznie się, mniej więcej w tym miejscu, zacznie się dźwięk, naturalne natężenie utworu się wzrasta. W związku z czym ja muszę je obniżyć, żeby pasowało do tego momentu. Ja sobie klikam, zobaczcie, klikam na poziom. Oczywiście można tak samo regulować tutaj suwaczkiem, przesuwać, ale ja sobie klikam i powiedzmy, że chcę, żeby to było 21, tak? Żeby to było minus 21 decybeli. I co się dzieje automatycznie? Kiedy podałem tutaj minus 21 dB, to właśnie wyskoczył mi kolejny keyframe, czyli mam następny punkcik, w którym ten dźwięk będzie obniżony i będzie taki w wartości, jaką oczekuję. Posłuchajmy. Prawie nikt, przynajmniej większość nie jest z tym zdziwiona. Widzę, że coraz więcej kierowców zje. Tak, jest jak gdyby dla mnie, mam wrażenie, że ciągle jest zachowany naturalnie mniej więcej ten sam poziom. Ja mogę sobie też jeszcze obniżyć na przykład. Zobaczcie, troszeczkę też przesuwając go w dół. W tym momencie, kiedy kliknę, przesunę na minus 25,2. No wydaje mi się, że to już jest za cicho, ale sprawdźmy. Coraz więcej kierowców zjeżdża na bok. No, troszeczkę za cicho, ale może nie tak bardzo, jak bym myślałem, więc możemy gdzieś zostawić na... O, to będzie za wysoko. Zobaczmy teraz, ile mamy. Jaka jest właściwość? 23. Idealnie. Coraz więcej kierowców zjeżdża. I teraz co? Następną rzeczą jest to, że w momencie, w którym kończy się moja wypowiedź i mamy wyciszone te klipy samego przejazdu, chcę dać kolejne punkty, kolejne keyframes, które będą wzmacniały teraz natężenie dźwięku wręcz ponad ten poziom, który był wyjściowy. Posłuchajmy tego, poszukajmy tego fragmentu, posłuchajmy wypowiedzi i pokażę, jak postawić następne dwa. Nie robię nic miejsce, żeby... Tymi małymi pojazdami można było przejechać. Tymi małymi pojazdami można było przejechać. To jest ostatnia wypowiedź. Ja teraz strzałką na klawiaturze w lewo szukam tego momentu, gdzie jest ten ostatni czas wypowiedzi. Tak? No, zobaczcie, już dość daleko się zatrzymałem. I nie wiem, czy nie łatwiej byłoby przesunąć po prostu kursorem. Miałem wrażenie, że w miarę szybko zareagowałem i udało mi się postawić. O, gdzieś tutaj jesteśmy. Dobrze, tutaj jest ostatni punkt, którym chciałbym, żeby było to natężenie właśnie w takiej wysokości, jakiej jest minus 23,1. Zobaczcie, klikam sobie podwójnie, tak, daję strzałeczkę do góry i może dać strzałeczkę 1, żeby było 23, minus 1 i automatycznie pojawia mi się ten kolejny punkcik, to jest ten punkcik, w którym będzie zachowana ta sama właściwość natężenia dźwięku. I od następnego chciałbym, żeby się automatycznie ten dźwięk, na jego natężenie się pojawiało, się wzmacniało, więc przesuwam sobie troszeczkę dalej i nie chcę, żeby już było na poziomie minus 16, tak jak było wcześniej, tylko chcę, żeby powiedzmy było na poziomie minus 8 decybeli, żeby ono było wyraźnie głośniej. I automatycznie również tutaj w tym momencie pojawia mi się ten punkcik. Ja mogę go, pamiętajcie, że mogę go zawsze przesunąć w prawo, w lewo, odsunąć trochę w górę, w dół, żeby to natężenie sobie regulować zgodnie z moimi potrzebami. Posłuchajmy, jak teraz ta rzecz brzmi, właśnie jeśli chodzi o te punkty kluczowe, które sobie tutaj dodaliśmy. Przynajmniej większość nie jest z tym zdziwiona. Widzę, że coraz więcej kierowców zjeżdża na bok, specjalnie robiąc miejsce, żeby tymi małymi pojazdami można było przejechać.
I w całej tej części, bez muzyki i bez atmosfery, bez dźwięku, mamy pogłośniony i właśnie w taki sposób można na keyframes modulować i wszystko kształtować. One się odnoszą też do wielu różnych innych efektów. Co jest istotne, jeśli będziecie bardziej zaawansowani, możecie również kliknąć prawym przyciskiem myszy i sobie te keyframe w jakiś sposób kształtować. Ja teraz ustawiłem linearne, ale można je wygładzić, wchodząc, wybierając funkcję smooth, wtedy ten dźwięk nie będzie taki skaczący, w sensie, że nie będzie to bardzo wycięte, będzie on troszeczkę bardziej, zrobi się bardziej miękki. Zobaczcie te punkty, tak też symbolicznie z takich kwadratowych stają się okrągłe. Zobaczcie, tutaj nam proponuje komputer, że program, że to będzie tak brzmiało. Zobaczmy, czy to będzie to, co chcemy. Mimo małymi pojazdami można było przyjechać. No, proponuję, żeby może w taki sposób ono się dość gwałtownie zwiększał natężenie. To już zależy bezpośrednio od waszego później wyboru. Możecie sobie to kształtować dowolnie. No dobrze, wróćmy teraz do naszej osi czasu i zobaczmy, jak mamy już dodany. O, tutaj zobaczcie, teraz jest wszystko bardzo ściśnięte, czyli jesteśmy mocno oddaleni. Chcę, żeby jednak ta szczegółowość była w miarę zachowana. I to, co... O, ja tutaj chyba już sobie dodałem jeszcze jeden efekt. Na razie muszę go usunąć, żeby teraz pokazać, co jeszcze mogłem zrobić na samym końcu. Przyciąłem już utwór muzyczny, który mi się kończy razem z ostatnim ujęciem tutaj w jeździe samochodu. Ja mogę go zawsze wydłużyć, tak? Bo on jest też dłuższy. Ja mogę, przytrzymując przycisk... Aha, tylko że muszę najpierw postawić trochę dalej... O, nie mogę coś zrobić. Będę musiał pewnie będę musiał dodać następne. O, teraz tak troszeczkę się przesuwa. Jestem w stanie, o właśnie, wydłużyć tak, żeby on trwał również później. Na razie nie jest to specjalnie dla mnie najistotniejsze. Teraz chcę dodać efekt związany z wypadkiem samochodowym, czyli z tym, co będzie jak gdyby moim punktem kulminacyjnym. Ja już odpowiedni materiał wgrałem wcześniej, wrzuciliśmy, mamy go w naszej liście odtwarzania, więc z filtrów tutaj u góry przechodzimy na listę odtwarzania i zobaczcie, jest efekt, który się nazywa Car Crash Sound, efekt wypadku samochodowego, posłuchajmy go. Dobra, to jest to, co chcemy, żeby było naszą puentą. Jak gdyby tego wypadku nie mamy, nie jest zarejestrowany, ale domyślnie go dźwiękiem dopowiemy. To też pokazuje o tym, że jak ważny jest dźwięk i obraz, że jedno i drugie ze sobą tutaj współgra. Dodajemy ten efekt dźwiękowy przeciągając. Przytrzymuję lewym przyciskiem, przesuwam na wcześniej dodaną, przygotowaną sobie tutaj kolejną ścieżkę A2. Tak? Czyli ja wypracowałem, że mam kolejną ścieżkę A2 do dźwięku, przypominam, poniżej prawym przyciskiem Track Operations, dodaj ścieżkę i w taki sposób mam utworzone A2 i przenoszę ten dźwięk mniej więcej tutaj, gdzie chciałbym, żeby on się na końcu pojawił. Zobaczcie, jest dodany i teraz jestem w stanie sprawdzić, zobaczyć, posłuchać, jak to wygląda i jak to będzie wszystko ze sobą zgrywało, po to, żeby wyrównać i ewentualnie jeszcze coś z tym dźwiękiem popracować. Posłuchajmy. No dobrze. Czyli pierwsza rzecz. Na pewno muzyka musi się zakończyć razem z obrazem, tak? Też tam w jakiś sposób najpóźniej zarazem z obrazem, to chyba będzie w miarę naturalnie wyglądało, więc przesuwam, tak? Zaznaczyłem sobie końcóweczkę, ta, która jest na czerwono, pojawiła mi się strzałka, przytrzymałem lewy przycisk i przesunąłem do lewej strony. No i teraz posłuchajmy, jak to będzie teraz brzmiało. Bardzo dobrze. Tutaj jest taki punkt główny, tak, to jest jak gdyby ten dźwięk, zobaczcie, w tym miejscu, który pokazuję tu, dokładnie w tym miejscu jest na fali dźwiękowej, ewidentnie jest to uderzenie samochodowe, więc w związku z czym to musi być już po tym, jak obraz przejdzie do czerni, bo nie mamy, więc to tylko dopowiadamy wyobraźnią. Mogę ewentualnie ciutek może przesunąć, żeby było w tę stronę. Posłuchajmy, czy teraz, jak to teraz brzmi. Świetnie. Obraz się kończy, uderzenie, zejście, mamy cały dźwięk. Zastanawiam się, że może trochę ten efekt jest zbyt cicho. Jeżeli ja sobie go wzmocnię, znowu przypominam filtry,
plusik, najpierw zaznaczam, tak żebym miał w czerwonej ramce ten efekt, na którym chcę ten filtr zastosować. Przechodzę do dźwięków i dodaję właśnie, dodaję, gdzie jest ten efekt. Nie bandpass, nie, go nie chcę. Minus, gdzie jest ten, tutaj, gain volume. Powiedzmy, że jakieś wzmocnienie do, powiedzmy, nie wiem, 3,6 dB. Posłuchajmy teraz w całości. No i pięknie. No i sugestywnie dźwiękiem, muzyką dopowiedzieliśmy to, co jeszcze się w samym filmie dzieje. Oczywiście tych efektów jest więcej, możecie się nimi bawić, możecie dodawać, zmieniać, też oczyszczać dźwięki, wszystko, co jest w jakiś sposób istotne w samym też dodawaniu filtrów i budowaniu filmu na podstawie dźwięku jest przed Wami. Zachęcam do próbowania, ale zachęcam również, jeżeli będą się pojawiały jakieś pytania, wątpliwości, to w miarę możliwości będziemy się dalej z nimi rozprawiać. Dziękuję. W następnej części dodamy napisy i zastanowimy się, jak to wszystko zebrać i wyrzucić jako jeden gotowy, zamknięty film. Do zobaczenia.